5, 4, 3, 2, 1, start! Pa, powodzenia! Cześć Rafiku, tatka się wspina do góry, wiesz? Mam nadzieję, że mnie widać. Już zaczyna chodzić na, zakosy. I za chwilę się potoczy podejście tu. Chyba tam widać słoneczniki, przy których będę skręcał w lewo na samotnie. No to biegniemy troszkę sobie w dół. Jest pięknie. To jest optymistyczne. To drzewczy numer 2. Odrodzenie. Tutaj kończyłem maraton karkonoski 10. Schodząc. A tu proszę. Na dzień dobry. Na dzień dobry pomidorówka, którą kuszą. Wozdy, izotoniki, super. Super. Wolontariusze. No, i ci, którzy za to zapłacili, się męczą. To teraz do domu słoneczniki. I w dół. Trochę mnie wymęczył ten kawałek od odrodzenia na górze, bo tam takie kamloty, które piorun wie jak leżą. Tutaj to chociaż jak widzicie autostrada będzie, powiem, że lecimy. Nawet nie wiem ile to kilometrów, ale jeszcze trochę. Cześć Rafciu, prawie 28 km. Co by znaczyło, że jeszcze 40. 5 do mety. Buziaki, biegnę w dół. Zobacz. Jakie tam fajne skały są, widzisz? I dochodzę do kotła małego stawu. A później będę tamtą górą biegł. A tam nawet już jakiś jeden biegacz jest w pomarańczowym. Cześć Rafiku. Zobacz, dotarłem już, jestem poniżej Śnieżki, 30 km zostało mi, mam nadzieję, że dotrę bez problemu. Buziaki dla ciebie i dla babci dziadka też.
prawie 55 km ze mną i muszę się wspiąć zaraz tam na górę. Masakra. Jeszcze muszę się zaraz zatrzymać, bo mam kamlota w rucie. Pod górkę. Masakra. Jeszcze nie wiem ile. Czy kilometr. Czy mniej. Ale po prostu ja pierdolę takie podejście, że miejscami to mam wrażenie, że na 15 metrach długości w pionie są 2 metry. Taki był kawałek. Buziaki. Idę w górę. Ultras! Tomek! Brawo! Brawo! Jest już z nami Tomek Pasieka z Broczy. Brawo dla Tomka! Tomasz Pasieka Brocza! Brawo!